Dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Andrzej Pieczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach. Witam. Panie Andrzeju, chciałbym zacząć trochę od końca, a dokładnie chciałbym się zapytać, bo do końca kadencji zostało już parę miesięcy. Jak by pan ocenił swoją funkcję jako przewodniczącego Rady w tej kadencji? Więc tak, myślę, że temat jest powoli się staje aktualny. oceny. Powinniśmy wchodzić w okres, kiedy robi się kreskę, podsumowuje pewne sprawy. I może powiem w ten sposób, że. E, oceniając e, tą kadencję, to trzeba powiedzieć, e, kto w Radzie wspierał te działania, które, o których e, będę mówił, i powiedzieć e, o jednej rzeczy, jakie to są działania. E, porozumienie samorządowe, w którego jestem członkiem, jednocześnie jestem przewodniczący, przewodniczącym Rady, zawsze sięgało i uważało, że priorytety to są tematy strategiczne. I do tych tematów strategicznych należą rzeczy takie jak obwodnica, która ma wiele rzeczy, które są dla nas bardzo ważne. Raz, jest to zmiana ruchu i funkcjonowania miasta. Druga rzecz, obwodnica, która idzie przez Grzybno, Prokowskie, Chrusty, do Łapalic, to jest duże otwarcie dla Kartuzy, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne. My, Kartuzy, z siłą rzeczy są zamkniętym terenem, i otwarcie tego typu daje możliwość e, ruszenia z e, otwarcia z nowymi miejscami do rozwoju. I obwodnica niestety ale w tej chwili gdzieś już e, można powiedzieć, że te cztery lata nam e, uciekły. Z tego względu, prostego, że mimo nacisków Rady i e, porozumienia samorządowego, myśmy mieli Doczekaliśmy się jednej rzeczy, że to w tej chwili jest dosyć wątpliwy moment, kiedy możemy uruchomić projekt, a od projektu do wykonania jest bardzo daleko. Więc tutaj na pewno nie możemy tego potraktować jako sukces, ale gdybyśmy zrobili projekt w pierwszym roku. A przy tych kosztach i przy tych możliwościach było to możliwe. Dzisiaj moglibyśmy mówić już o jakimś e, przypuszczalnym czasie uruchomienia tej inwestycji. To jest jedna rzecz. Drugi duży temat, który zawsze poruszaliśmy, to było e, była sprawa podstawowa, mianowicie e, kanaliza. E, Gmina Kartuzy jest e, gminą, która e, pod, ma duże potrzeby pod tym względem. W zasadzie, jeżeli ruszymy zaprokowo, to znaczy się Kolonie, sionowo leśne e, Staniszewo i, i, i Mirachowo, to to jest e, rzecz, która jest tak jakbyśmy mieli 50 lat temu. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest, my mamy niedługo 20 lat XXI wieku, a jeszcze nawet nie zdążyliśmy wytyczyć e, jakiejś e, koncepcji dla tego terenu. My się powinni mieć i to zawsze było Tematem, który porusza, poruszaliśmy i Rada, i, i porozumienie samorządowe, żeby ten temat został w, w jakiś sposób określona droga dojścia do rozwiązania. To może być 10 lat, to może być 15 lat, ale to musi być y, zrobione. Jeżeli tego nie mamy, to znaczy, że ten temat w tej chwili jest y, y, daleko w polu. Chcę przypomnieć, że kanaliza to nie jest tylko ta strona, łapalice. Brodnica Górna, Ręboszewo, Kaliska to jest, to jest rzecz na świetne dofinansowanie, ale to dofinansowanie możemy dostać wtedy, kiedy będziemy mieli dobry projekt, a projektu nie ma, więc myślę, że tutaj nie ma większej możliwości, żeby w tej chwili zrobić jakieś ruchy dosyć konkretne. Następna rzecz to sprawa turystyki, rekreacji tego, co by było specyfiką Kartus, mianowicie ścieżki rowerowo-piesze. My dzisiaj mamy rozwiązanie, pan burmistrz oferuje nam rozwiązanie e, węzła integracyjnego, ale to jest zamknięty obszar Kartus. To nas nie, e, tego typu rozwiązania nie włączają nas do całej sieci województwa e, pomorskiego. Proszę sobie wyobrazić, że to, co coś, co by było dla nas istotne, to to jest Połączenie Trójmiasta z Kartuzami, z Chmielnem i, i na, na serce Kaszub, tam gdzie jest warto wszystko zobaczyć, plus też e, uruchomienie dla gminy Kartuzy e, linii do Mirachowa, bo to są bardzo ładne tereny. Jeżeli byśmy się włączyli e, w, ten, e, w taką sieć, to możemy mówić, że ta turystyka będzie rekreacyjna, napędzała nasze środowisko tutaj. E, w Trójmiasto to jest milion osób. Jeżeli by było w ten sposób, że z tego miliona osób jedna, na tysiąc jedna by się wybrała na rower i wsiadła i przejechała do kartus, to jest tysiąc ludzi w kartuzach. To są e, ruchy, które powinniśmy zrobić dlatego, żeby zacząć żyć turystycznie. My mówimy o turystyce, ale e, nasza oferta turystyczna jest dosyć uboga, jeżeli chodzi o gminę Kartusy. Jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy iść w tą stronę. I takich tematów, które gdzieś są bardzo duże, to jest sporo. Kwestia naszego tutaj środowiska. Kartuzy powinny mieć już dawno opracowany program podziału kartus tej części, na którą byśmy poddali gazyfikacji, to znaczy się podłączylibyśmy gaz i niewątpliwie wpłynęłoby to na ochronę środowiska, na powietrze, bo to jest naszym atutem. I w tym momencie byłoby to, byłby to program, który ma już w tej chwili Chmiel. Mają inne gminy. My tego jeszcze nie mamy. W tych dużych tematach, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy w sporym niedoczasie. I trochę z żalem stwierdzam, że mimo dobrej woli, mimo naprawdę sporych wysiłków, żeby podejść do tej współpracy w sposób taki. Wiążący i, i konkretny, no, mamy trochę problemów. No właśnie, panie Andrzeju, bo wymienia pan masę pomysłów, masę inwestycji, w które trzeba iść. Mamy czwarty rok kadencji. Dlaczego nic z tego nie zostało już albo nie działa? Może powiem w ten sposób. Samorząd w tej chwili został skonstruowany w ten, poprzez ustawę i później przepisy, które go w jakiś sposób uszczegółowiają, że generalnie. Wiodący głos ma Burmistrz. I e, w radzie naszej jest tego typu sprawa, że mamy naprawdę świetną grupę e, radnych, która ma bardzo dobry potencjał intelektualny, dużo wiedzy fachowej. I, i mamy problem jeden, że oto w pewnym momencie nie ułożyło się. I to trzeba powiedzieć, e, że. E, nie jest dobrym momentem, kiedy burmistrz nie potrafi skorzystać z tego potencjału, który Rada prezentuje. Naprawdę e, pomysły radnych i całej, całej grupy radnych były do wzięcia na pniu. Zresztą z tego, co powiedziałem, e, za chwilę rozpocznie się następna kadencja i nowy burmistrz, który będzie, powinien mieć już na stole gotowe projekty w tych kwestiach, które mówiłem. A jeśli ich nie ma, to nie ma kontynuacji. A brak kontynuacji to jest, delikatnie mówiąc, za każdym razem rozpoczynanie od nowa, i w ten sposób strategia rozwoju kartus gdzieś się rozmywa. A w tym wszystkim oświadczenia, porozumienia, jakie co jakiś czas są publikowane, pomagają czy przeszkadzają? Może powiem w ten sposób, że gdyby pan prześledził media różnego rodzaju, no to jest pewien pewno podejście do Rady, takie, które Hmm. bardzo często przy tematach, które poruszamy e, próbuje Radę w jakiś sposób dyskredytować. E, nas, e, w naszych oświadczeniach są poruszane te tematy, które ja mówiłem bez wskazywania e, przypuśćmy jakichś tam e, winnych, czy też e, próba przerzucania e, na siebie e, jakichś jakiś oskarżeń. To nie jest sposób na rozwiązanie działania Gmin. Jeżeli by Pan przejrzał ostatnie pół roku, to ja bym to czytał w ten sposób. Sesje. Trzy dotyczy, dotyczyły na przykład naz zmiany nazwy ulic, która w mojej ocenie e, poszła w dobrą stronę. Dwie dotyczyły zmiany y, y, stawek podatku. To jest pięć. Jedna dotyczyła z takim wiodącym tematem e, mieszkańca Bącza. To były tematy, które były do załatwienia od ręki, ale wrzucanie tych tematów po raz któryś, w mojej ocenie, to była próba przykrycia tego, że dzisiaj nie mamy rozwiązań strategicznych, bo łatwiej się mówi o ludziach, o faktach, niż o strategii, o gospodarce, o tym, co jest istotne dla nas wszystkich. Ludzie łatwiej. Patrzą na to, czy Zenek nie lubi Franka, czy Franek Zenka. A jeżeli ktoś ich buduje jakiś, jak, jakiś odcinek kanalizy, no to ich sobie buduje. Ale dla nas, dla gminy, to jest najważniejsze. Dla Rady tak samo. Duże tematy, które mają nas rozwijać, Kartuzy, nie notują dobrych w tej chwili e, e, takiego trendu do rozwoju dużego. Ale to się bierze stąd, że nie ma dużych programów. Niedawno tutaj w programie gościliśmy pana burmistrza, dużo mówiliśmy o inwestycjach w mieście. a mnie tak zastanawia, czy mieszkańcy gminy części wiejskiej mogą czuć się pokrzywdzeni w tej kadencji, czy e, tutaj dotykamy dosyć ciekawego e, tematu, który w mojej ocenie e, gdzieś powinien już e, e, powoli znikać. Z jednej prostej przyczyny. E, łatwość komunikacji, e, zintegrowanie e, wielu systemów. Powoduje, że jesteśmy już wspólnym, że tak powiem, organizmem. Gmina powinna podjąć tego typu politykę, że powinna większy nacisk położyć na rozwój tych słabszych części. Jeżeli nie będziemy tego robić, bo słyszałem wersję tego typu: oni płacą mniej podatków, to mniej inwestujemy. A taka, taki sposób myślenia powoduje jedną rzecz, że ten rozdźwięk podziału gminy na dobrze rozwijającą i słabo rozwijającą będzie coraz większy. To nie jest droga. Samorząd ma za, za zadanie wyrównywać szanse. Więc myśmy powinni generalnie położyć większy nacisk. Wiem, o czym Pan mówi: o Staniszewo, Mirachowo, kolonia, tego typu rzeczy. Gdyby się spojrzało na gminę Kartuzy. My turystycznie nie mamy ciekawych terenów, ale które, te, które są nieodkryte i są bardzo ładne i mają świetną tradycję, to jest właśnie tamten kierunek. Więc chcąc turystykę mieć u siebie, powinniśmy pomyśleć o, o tych e, sprawach. Dlaczego e, uważam, że nie powinno dochodzić do żadnych podziałów? Z jednej prostej przyczyny. E, mianowicie dwa samorządy to są podwójne koszty, a my i tak mamy mało pieniędzy. E, sieć kanalizacyjna. To jest jeden z przykładów, gdzie wsie są już związane z, z miastem, i to jest jeden organizm. Jeżeli chodzi o oświatę, moglibyśmy wymieniać. Nie wiem, czy pozbawianie dostępu dla. Szkół wiejskich do szkół kartuskich, lub też utrudnianie, bo to były, byłby jednak podział, jest dobrym pomysłem. To nie jest e, e, sposób na to, żeby u nas były dwa wydziały oświaty, na przykład. To są wszędzie pomnażane koszty. Uważam, że polityka gminy powinna być na tyle świadoma, że te. Że tak powiem, trudniejsze tereny powinny być bardziej spostrzegane, i powinniśmy zrobić wszystko, żeby się położyć i, i zrobić jakieś nacisk na to, żeby się rozwijały. Sprawa jest prosta. Gdybyśmy, jeżeli położyliśmy kanalizę w kiełpinie, położyliśmy w Dzierżążnie, w, w Prokowie i w Grzybnie, proszę zauważyć, jaki tam jest przyrost inwestycyjny, ile tam domów powstało, bo tam jest infrastruktura do tego, żeby po prostu włączyć się i budować. To możemy uruchomić y, po stronie Domirachowa, jeżeli tam, y, BUM na budownictwo, jeżeli tam y, zrobimy infrastrukturę, media. Panie Andrzeju, y, w temacie inwestycji turystycznych przechadzał się Pan po Nowym Gaju Świętopełka? Y, Powiedzmy sobie tak, to jest, wiem, że to jest kontrowersyjna rzecz, ale uważam, że y, to jest miejsce, które powinno być E, zrobione w taki sposób, że ona powinna być wielofunkcyjna. Wielofunkcyjność to nie znaczy, że przechadza się tam kilka osób. Tam muszą dojść e, rowerzyści, kobiety z wózkami, e, ludzie, którzy jeżdżą na różnych deskach, rolkach i tak dalej. To jest e, udostępnienie e, dla, ludzi, dla, dla szerszej gamy ludzi. Ja powiem Panu prosto. Co daje rozszerzenie. My oglądamy w tej chwili olimpiadę. Oglądaliśmy skoki. Proszę sobie zauważyć, że Koreańczycy wpadli na jedną rzecz. Że mają, niech pan spojrzy, mają wspólny zeskok dla dwóch skoczni, a ten zeskok w czasie lata jest boiskiem do piłki nożnej. Więc jedna inwestycja, która daje wiele możliwości. Ja wiem, że wszyscy by... Tęsknijmy za za, za za tym okresem, kiedy byśmy młodzi i Gaj dla nas był miejsce spotkań i, i, i różnych przyjemnych, bardziej lub przyjemnych rzeczy, ale dzisiaj to się zmieniło. Powinniśmy e, tą przyrodę, którą mamy, powinniśmy ją przybliżyć do człowieka, a przybliżymy ją wtedy, kiedy będzie można było, będzie można pójść i w tym gaju przejście, zobaczyć to, co jest. Ja powiem jedną rzecz. E, nie podoba mi się wykonanie. Ale e, czemu? czemu? Myślę, że nie chciałbym e, tworzyć czegoś, co będzie e, początkiem kampanii wyborczej. Ale generalnie każdy, kto idzie, e, widzi, że troszeczkę e, wyszliśmy za wysoko, zmieniliśmy naturalną konfigurację. E, to nie powinno być miejsca. Poza tym uważam jeszcze jedną rzecz, że powinniśmy tam przy tej drodze, przy takim rozwiązaniu, Następnym ruchem powinno być wprowadzenie kogoś, kto zna się na biologii, na przyrodzie, żeby w ziemię uzupełnić i wprowadzić tą roślinność, która tam była. Tam były Zawilce Przylaczki, to był wiosną, to jest piękny dywan biało-niebieskich kwiatów. I chyba tak by ch chcieli to wszystko zobaczyć, ale to trzeba umieć że, zrobić tak zwaną re rewitalizację, rekultywację tego właśnie miejsca, żeby ono było takie, jak my chcemy. Panie Andrzeju, w tym momencie mam nadzieję, że, że Gaj Świętopełko będzie ładnie wyglądał. Dziękuję Panu za, za rozmowę i za przyjście do nas. Dziękuję bardzo. Wszystkim składam życzenia. Kartuzą, żeby się rozwijały. a Pewnie się nie narodził taki, co wszystkim dogodził, ale myślę, że ten czas w kartuzach powinien nastać kiedyś.